Proszę Państwa, jest mi niezwykle miło zaprosić tutaj do roli prezentera Błażeja Marzocha, który jest kierownikiem projektów CSR-owych w KGH Polska Miedź. Błażej podzieli się swoimi doświadczeniami i, i tym, co osiągnął w ciągu półtora roku. Błażeju, zapraszam. To nie są tylko moje osiągnięcia, ale myślę, że całej naszej firmy i wielu osób, które na to pracowały. Natomiast robię to rzeczywiście z wielką radością. Chcę odpowiedzieć Państwu na pytanie, jak biznes może skutecznie budować ekosystem społeczny wspierający rodzinę? A w skrócie, to pytanie streszczam tak: jak wspieramy rodzinę my, jako KG, KGHM? Dlaczego to robimy? Jak to robimy? Te dwa pytania są odpowiedź na nie jest celem mojej, mojej krótkiej prezentacji. A na koniec, będę miał dla Państwa taki mały prezencik, Mikołajkowy. Dlaczego to robimy? Po pierwsze to podejście do rodziny, do tych działań prorodzinnych ma swoje odzwierciedlenie w naszej obowiązującej strategii KGH Polskie, Polska Mieć. W paru punktach, to jest taka rzecz wydaje się oczywista. Oprócz tego nasza firma ma bardzo długą tradycję wspierania inicjatyw prorodzinnych. Istnieje już od 60 lat na terenie Dolnego Śląska. I tego typu działania były do tej pory pozytywnie odbierane. Już to jest samą wartością. Natomiast warto sięgnąć do badań naukowych, z których wynika, że rodzina i więzi rodzinne są czynnikiem chroniącym przed wieloma problemami społecznymi i patologiami. I to ma o tyle duże znaczenie, że tak jak słyszeliśmy od przedmówców, dzisiaj. Jesteśmy konfrontowani z bardzo wieloma problemami alarmującymi. Z rosnącą skalą depresji, uzależnień, samobójstw czy innych problemów zdrowia psychicznego które mają istotny wpływ na naszą działalność biznesową, niezależnie od tego, czy jesteśmy firmą produkcyjną, czy, czy firmą z dziedziny IT. Podejście do rodziny, inwestowanie w rodzinę, to może być traktowane jako pewien taki kwiatek do korzucha, coś pozytywnie odbieranego przez interesariuszy. Taka firma jak nasza ma ich bardzo wielu, ale w istocie chciałbym zwrócić uwagę na to, że. Inwestowanie w rodzinę i w świadome sięganie po różne prorodzinne praktyki, zarówno skierowane do pracowników, jak i do środowiska lokalnego, może być kluczem, pewnym wytrychem do tego, żeby działać profilaktycznie przeciwko wielu zagrożeniom i problemom, z którymi stykamy się każdego dnia. Badania na temat work-life balance. Mówią o tym, że szczęśliwy pracownik jest bardziej zaangażowany, znacznie mniej podatny na wypalenie. I żeby osiągnąć to szczęście, no, każdy ma swoją drogę, tak? ale wiemy też, że dla ludzi, dla zdecydowanej większości, według różnych badań, rodzina jest tym ważnym priorytetem. A więc tutaj odpowiadamy na to, co już jest w ludziach, na te ich aspiracje i marzenia oraz cele życiowe. Jest też taka motywacja emocjonalna, która polega na tym, że stykamy się z bardzo różnymi historiami i doświadczeniami osób, które biorą udział w naszych działaniach finansowanych przez KGHM. I to rzeczywiście, gdy słyszymy. Matkę kończącą udział w długim warsztacie, szkoleń, warsztacie podnoszącym kompetencje wychowawcze. Gdy słyszymy, że same dzieci zauważyły, że jest dużo bardziej cierpliwa, nie krzyczy, cała rodzina na tym korzysta. Gdy słyszymy relację pedagoga, który po udziale w naszych warsztatach, finansowanych przez nas, zaproponowanych przez nas, ma siłę i energię do tego, żeby kolejne 20 lat praktykować ten bardzo istotny zawód nauczyciela, to widzimy, że to ma sens i mamy ochotę robić tego coraz więcej. Jak to robimy? Po pierwsze, działania na rzecz pracowników to gratulacje z okazji urodzenia dziecka. Wydawałoby się taka drobna rzecz taki symbol, ale jesteśmy ludźmi i żyjemy cały czas w, tym, w, tym, w, tych, w tej sferze symbolu, tak? Czasami taki drobny prezent, taki gest, taki list napisany od serca i podpisany przez prezesa instytucji, a tak jest w naszym przypadku, może, myślę, że jest i miły i, i znaczący, jest takim wyrazem docenienia, którego każdy z nas potrzebuje, zwłaszcza w takim ważnym momencie życiowym, jak pojawienie się dziecka. Tych prezentów wręczyliśmy w tym roku ponad 340. Biblioteczka rodzica, która funkcjonuje w wielu miejscach już w naszej firmie. Wiemy, że jesteś, wiedzą Państwo o tym, że nasza firma jest duża, ma ponad 18 tysięcy pracowników. Więc to jest znowu taka, wydawało się, wydawałoby się drobna rzecz, ale może też się przyczyniać do zmiany. Jeżeli już ktoś szuka tego, tej inspiracji, to tam może znaleźć. Warsztaty TATONET, które zorganizowaliśmy na początku tego roku, jeszcze przed pandemią, wzięło w nich udział 50 osób na trzech sesjach. Epidemia zatrzymała nam te, ten, tą, tę praktykę, ale już na forum online parę tygodni temu wzięło udział w tym przedsięwzięciu, które. Wykracza poza zdobywanie takich kompetencji czysto biznesowych i zawodowych, wzięło udział już 100 osób. Już drugi rok jesteśmy, jesteśmy jedną z firm, jedną z 800 firm, które biorą udział w akcji Dwie godziny dla rodziny. Tym razem to już cała firma i 18 spółek z grupy dołączyły do tego przedsięwzięcia. Dopiero co robiliśmy badanie opinii, jakby po to, aby być lepszym pracodawcą. I tutaj chciałbym powiedzieć, że to nie było typowe badanie satysfakcji, motywacji, relacji z przełożonym czy w zespole, ale pytania wykraczały poza typowe badanie pracownicze, ponieważ w tym badaniu interesowało nas też. I na ile nasi pracownicy, na ile udaje im się osiągnąć równowagę między życiem prywatnym i zawodowym? Dopiero przed nami są te raporty i będziemy, będziemy się im przyglądać, tym wynikom. Na rzecz społeczności lokalnej, po pierwsze, inspirujemy się w tych działaniach przykładami ze świata. Okazuje się, że jest parę miejsc na świecie, gdzie udało się w znaczny sposób zmniejszyć zachowania problemowe w społeczeństwie. Jednym z tych przykładów jest Islandia, gdzie odsetek młodzieży upijającej się znacznie zmniejszył się w ciągu około 20 lat. Dzięki bardzo świadomym programom. Które mogą, być, no, które mogą być też implementowane, są implementowane w 35 krajach w tym momencie w Europie, i to jest jedna z naszych inspiracji. Oprócz tego badania i ze świata, i w Polsce, ale też takie tutaj nasze lokalne, które zainicjowaliśmy, sfinansowaliśmy na dużej próbie. wiemy z nich, po pierwsze, jaka jest skala problemu w konkretnej szkole, w konkretnej miejscowości. I są to. Bardzo interesujące informacje, które później dyrektor szkoły czy włodarz może wykorzystywać do konstruowania programu wychowawczego, profilaktycznego w danej miejscowości, w danej szkole miejscowości. Natomiast nam pokazuje, z jakimi, jakie problemy są rzeczywiście duże, jak, jak one też wyglądają w porównaniu z innymi częściami Polski i na czym warto się skoncentrować. Te badania zrobiliśmy raz w 2019 roku. Kontynuujemy je trochę w innej formie obecnie, ale nie skupiamy się tylko na problemach, bo kwestionariusz badawczy, do którego mieliśmy dostęp, pokazywał też największe silniki, czynniki chroniące. I tutaj rzeczywiście znowu na pierwszym miejscu znajduje się rodzina. To z, to również jest nasze, dla nas potwierdzenie, że kierunek, w którym idziemy, jest, jest właściwy i że te, te budowanie więzi rodzinnych i wzmacnianie ich to jest właściwy kierunek. Na naszych y, intensywnych spotkaniach z samorządami w ramach dialogu społecznego, rozmawiamy o tych y, sposobach, o tych y, możliwościach skutecznego. Y, Wpływania na obecną sytuację, na obecny status quo. Pytamy i samorządowców, i dyrektorów szkół, co jest takim, taką największą piętą achillesową. I z tych właśnie rozmów zdefiniowaliśmy dwa najważniejsze problemy, na które chcemy wspólnie, którym chcemy wspólnie przeciwdziałać. To po pierwsze kryzys demograficzny, po drugie kryzys więzi rodzinnych. Zdefiniowaliśmy cele, Konkretne działania, które planujemy wspólnie i spodziewamy się zarówno rezultatów tych w ciągu najbliższych paru lat, jak i dalszego oddziaływania. Jakie to są programy i inicjatywy? Po pierwsze, takie, które gdzieś już przyniosły efekty, mają potwierdzoną badaniami skuteczność, są oparte na badaniach naukowych, i wśród tych efektów, na których nam zależy, które są potwierdzone badaniami. Wymienię chociażby takie jak mniej złości i agresji wśród, w kontakcie rodziców z dziećmi, więcej tego czasu poświęcanego, a wśród młodzieży to mniejszy odsetek nastolatków, którzy sięgają po alkohol, narkotyki, papierosy i mają też mniej myśli depresyjnych czy samobójczych. Programy, które są filarem tego przedsięwzięcia, tych, tego pakietu działań, to programy rekomendowane przez państwowe instytucje, PARPA, ORE, KBPN, też badania diagnostyczne, ale także Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, którą prowadzi Instytut Humanites. Do tej pory sześciu dyrektorów. Bierze w niej udział. W styczniu już będzie kolejne rozdanie. I jeżeli mówimy o skali, to liczby tutaj mogą robić wrażenie, ale chciałbym, żeby. Chcę je podać nie po to, żeby w jakiś sposób Państwa szokować i żeby wytworzyć efekt, a KGHM to może sobie pozwolić, prawda? Ja chcę pokazać. Te rzeczy, te, te programy, te projekty, też mniejszym firmom, małym, średnim, bo każda firma może w pozytywny sposób wpływać na otaczającą rzeczywistość. To, do czego chciałbym zainspirować, to właśnie patrzenie szeroko na, na różne problemy, na różne czynniki chroniące i, i używanie właśnie takiego wytrycha, klucza, pewnej dźwigni, która przy Ograniczonych zasobach będzie nam w stanie pomóc w uporaniu się z gigantycznymi problemami, które dzisiaj nam się jawią, takimi jak alkoholizm, jak uzależniania itd. My do tej pory w 2019 roku objęliśmy tymi działaniami 2000 uczniów, 900 nauczycieli, setki rodziców, ponad 1000. Osob, członków rodzin, którzy skorzystali z terapii, poradnictwa, też setki samorządowców i urzędników, którzy wzięli udział w naszych szkoleniach, konferencjach, warsztatach. W tym roku, szczególnym roku 2020, te działania miały być poszerzone i o tym mówiła deklaracja na rzecz rodziny, którą podpisaliśmy w, 2000, w styczniu tego roku. I tu już była, był taki pomysł, taka, taka deklaracja zdecydowanej większości samorządów z naszego regionu, że składamy się po połowie na te programy. Połowę finansuje KGHM, połowę samorządy. Plan był, żeby podwoić tę, tę skalę, a nawet potroić, bo doprosiliśmy wybrane gminy z województwa lubuskiego, Wiadomo, co się stało w marcu, kwietniu, ale mimo to dostosowaliśmy się do sytuacji i naszymi działaniami według kryteriów, które, o których wspomniałem, objęliśmy owszem prawie 800 uczniów, 500 rodziców, ponad 400, prawie 500 rodziców, ponad 400 nauczycieli i to było też działanie adresowane do szkół, tylko że poprzez właśnie platformy internetowe. Udało się zorganizować trochę szkoleń. Poradnictwo, terapie zostały też przeniesione online, te, które finansujemy. No i też poszliśmy w takie. Materiały, które możemy na szeroką skalę dystrybuować w poradniki w materiały dla rodziców. Częściowo je drukowaliśmy, częściowo udostępnialiśmy po prostu online. Wysłaliśmy na przykład poradnik, z którego jesteśmy bardzo dumni, który jest dobrze odbierany, a powstał na nasze zlecenie już 380 szkołom z naszego regionu, czy inne materiały, które też były w. W tysiącach pobierane z naszej strony, w tysiącach pobrań. Ten rok też minął pod takim znakiem wspierania pieczy zastępczej. To jest ważny problem nie tylko na naszym terenie, ale w całej Polsce. We współpracy z samorządami i też z innymi firmami stworzyliśmy kampanię społeczną, później tworzyliśmy spoty. Krótkie naszego autorstwa, które doceniają wysiłek rodziców zastępczych, pokazują ten problem i zachęcają, aby nimi zostać. I też inwestujemy w taką, też nieoczywistą rzecz, jak tożsamość lokalną. Chcemy budować dumę z, tego, z tej naszej małej ojczyzny, pokazywać, jak, jak ona jest ciekawa. Powstała aplikacja mobilna na miedzi, która służy indywidualnej i rodzinnej. Turystyce. Ten prezent, który chciałem na końcu dać, to właśnie są te inspiracje dla Państwa. A dla każdego, kto właśnie napisze do nas, do mnie maila, odpowiedzi na, do każdego uczestnika, też chętnie wyślemy więcej tych szczegółowych informacji, tych badań, na których bazujemy. Bo mamy, mamy takie poczucie, że to, co u nas się udało zrobić, jest bardzo skalowalne. Może być powtarzane i przez duży biznes, przez duże firmy zatrudniające tysiące pracowników, ale też jest bardzo realne do, do wykonania w małych firmach metodą właśnie tych małych kroków, kolejnych dobrych praktyk, które, które są wdrażane w przedsiębiorstwach. Dziękuję bardzo za uwagę.